Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. Chciałbym podziękować za wszystkie subskrypcje na moim kanale. Jest już nas ponad 2700 osób. Dziękuję także za wszystkie oceny moich filmów, które zostawiacie. Aby nie przedłużać, przechodzimy już do meritum tego odcinka. Aktualna sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna. Media podają coraz więcej i więcej informacji. Przeładowanie bodźcami jest tak duże, że pojedynczy człowiek przestaje się odnajdywać w sytuacji. Konflikt na Ukrainie, czy Rosja napadnie, czy przerodzi się to w konflikt mocarstw, Nowy Ład, podatki, inflacja, trąby powietrzne. Wydarzeń jest tak wiele, że łatwo zafałszować to, jak rzeczywiście wygląda świat. Pojawiają się fake newsy i naprawdę należy uważać na każdą informację usłyszaną czy zobaczoną. Coraz mniej osób weryfikuje źródła, sprawdza pochodzenie informacji, potwierdza to w kilku niezależnych miejscach. W takim chaosie łatwo się pogubić. Memy na kwejku nie są wyrocznią rzeczywistości. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Mówi ci coś powiedzenie: kupuj plotki, sprzedawaj fakty? To właśnie ten czas należy wykorzystać. To jest moment, w którym należy obserwować rynek, ponieważ pojawiają się okazje. Safe haven, czyli bezpieczna przystań lub bezpieczne schronienie. Złoto i srebro w widmie nadchodzącej wojny rośnie jak szalone. Odpływ kapitału z instrumentów giełdowych i zwiększenie wolumenów na metalach szlachetnych pokazuje, ile wart jest papierowy pieniądz. Prezydent Stanów Zjednoczonych przemawia, pismaki nadinterpretują słowa lub pojawia się celowa dezinformacja. Kurs złota skacze w granicę 1900 dolarów za uncję, ciągnąc za sobą srebro do góry. Złotówka do dolara zaczyna tracić już w trakcie przemówienia. Tak duże ruchy na rynku stwarzają wiele okazji zakupowych. Można wiele zyskać, ale można też i wiele stracić. Tak więc kupuj plotki i sprzedawaj fakty. Jeżeli sytuacja geopolityczna się poprawi, mam na myśli brak konfliktu, może powstać lokalny dołek cenowy, co spowoduje świetną okazję do zakupów. Jeżeli zaś wydarzy się najgorsze, należy cieszyć się, że jesteś posiadaczem kruszcu. Jak widzisz, inne instrumenty spadają wtedy, kiedy złoto i srebro zyskuje. Pokazuje to już kolejny raz w historii współczesnej, że złoto i srebro jest bezpieczną przystanią dla człowieka. To by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć!